Cześć, tutaj Ksenia. Czas na delikatne rozładowanie emocji przed poważnymi rozgrywkami EU Masters. Czy pamiętacie historię polskiego finału EU Masters? Jak odważna opinia stała się legendarnym memem? ...2019 rok był kamieniem milowym dla polskiej sceny League of Legends. To właśnie wtedy powstał oficjalny system europejskich lig regionalnych, którego integralną częścią była Ultraliga. Poza lokalnymi siłami nadwiślańskie rozgrywki ściągnęły pod swoją banderę oficjalną Akademię Leca, czyli Rogue Esports Club. To właśnie ten zespół składający się z Fina Inspireda, Larsena, Woolite'a Vandera miał być wyznacznikiem jakości polskiego League of Legends. Warto jednak nadmienić, że ówczesna konkurencja wcale nie spała. Skład powołany przez Hachiego w ramach eSports Performance Center, a później Devil's One, również mógł budzić grozę. Nie można było ponadto zapominać o obrońcach tytułu, Illuminar Gaming oraz na przykład młodej sile płynącej Sprite. To w całości składało się na obraz naprawdę silnej ligi, która powinna konkurować z europejską sceną LoL'a. Silna scena to też silne oczekiwania, a jak wiemy, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Trudno było nie uwierzyć w potencjał Rogue Esports Club i Devil's One. Byli to w istocie godni reprezentanci Ultraligi na wiosenną odsłonę European Masters w 2019 roku. W społeczności zaczęła się nawet powoli kształtować opinia, że obie ekipy zajdą naprawdę daleko. Raczej wyjdą z grupy, przejdą przez ćwierćfinały i obstawią fazę półfinałową, a potem, kto wie, może jakiś polski finał EU Masters. Oczekiwania szybko jednak spotkały się z rzeczywistością. Devil's One odpadło bowiem już w fazie play-in. Co prawda zakwalifikowali się do fazy barażowej, ale tam musieli uznać wyższość odświeżonego składu Mad Lions. Chwały nie przyniosły nam również występy Rogue Esports Club. Mistrzowie Ultraligi trafili bowiem do grupy, którą śmiało określić można byłoby grupą śmierci. Szczególnie, że dwie z czterech drużyn znalazły się potem w fazie półfinałowej, a samo Misfits Premier zwyciężyło cały turniej. Tak oto w nieprzystępnym formacie, każdy z każdym bez rewanżów, Rogue Esports Club zdołało zdobyć tylko jedno zwycięstwo przeciwko czeskosłowackiemu AS Trencin. I tak jak mecz przeciwko Fnatic Rising nie pozostawiał żadnych złudzeń, tak starcie Misfits Premier zakończyło się niefortunną dla Polaków dywersją w wykonaniu francuskiej ekipy. No ale cóż, rewanże przewidziane nie były. W takich nastrojach polscy kibice skończyli wiosenne European Masters w 2019 roku. Załamani, wygłodniali, rozczarowani i w pewien sposób zaszczuci. Jednocześnie mit polskiego finału szybko przerodził się w znane planowanie matematycznych szans i festiwal gdybania nad przegranymi spotkaniami. Wtedy to też społeczność zaczęła zarzucać ekspertom zbytnie pompowanie balonika. I choć na lato nastroje nie były zupełnie pesymistyczne, to trzeba powiedzieć, że zbytni optymizm również nie dopisywał. Z perspektywy czasu można mieć wrażenie, że ten szalony finał, który wyłonił Devil's One jako zwycięzców, nie pomógł polskim kibicom w rozstrzygnięciu lepszego reprezentanta. Mało kto widział wtedy Devil's One jako wyraźnie silniejszą ekipę, a z drugiej strony, co mieliśmy po takim finale sądzić o Rogue Esports Club. Nie zmieniło to jednak faktu, że pewne narracje pojawiały się tu i ówdzie. Co prawda 2019 rok pożegnaliśmy bez sukcesów, ale w przód patrzyliśmy bez obaw. Szczególnie, że w 2020 polską scenę miały zasilić dwa co najmniej wybitne składy. Ago Rogue w nowych szatach oraz Kick, które z hukiem wleciało do Ultraligi. I jak można było się domyślić, oba składy miały reprezentować nas wiosną na European Masters. Niestety, rozkład sił na turnieju nie wyglądał kolorowo dla polskich drużyn. Z uwagi na fatalne lato 2018 roku oraz kiepski 2019, Ago Rogue i Kick były traktowane jako kolejno drużyny z trzeciego i czwartego koszyka. To oznaczało, że najprawdopodobniej trafią do grup śmierci. I tak w istocie było. Kick skończyło z wicemistrzami Hiszpanii i mistrzami Niemiec, a Ago Rogue z wicemistrzami Francji oraz mistrzami Hiszpanii. Ten obrazek nie załamał jednak polskich ekip, które po zaciętych bojach doprowadziły do potrójnego remisu w grupach. Los uśmiechnął się wtedy do polskich ekip. Z uwagi na zasadę związaną z czasem rozgrywanych partii, Kick i Ago Rogue skończyły w drugiej rundzie dogrywkowej,
co oznaczało, że z grup do ćwierćfinałów wyjdą już stuprocentowo. Mało tego, obie polskie ekipy, choć nie bezstresowo, to jednak przeszły swoje pary ćwierćfinałowe. A biorąc pod uwagę, że znajdowały się po dwóch przeciwnych stronach drabinki, to oczekiwania, jak możecie się domyślać, były dość rozdmuchane. Niestety, zarówno Agorouk w półfinale, jak i Kick w wielkim finale musiały uznać wyższość francuskiego LDLC OL, które okazało się czarnym koniem turnieju. Nici z polskiego finału, nici nawet z polskiego triumfu. Chociaż ten przyszedł niewiele później, gdy latem 2020 roku Agorouk zmasakrowało Gamer Legion i pierwszy raz w historii zapewniło Polsce trofeum European Masters. I choć 2020 był zdecydowanie wzlotem i złotą erą polskiej sceny, tak mitycznego polskiego finału nie uświadczyliśmy nawet wtedy. Czy to przeszkodziło nam w dalszym pompowaniu balonika? W zupełności nie. W końcu to nasza natura. Teraz już czas na rozgrywki w European Masters. Bawcie się dobrze, oczywiście na antenie Polsat Games.